Cześć wszystkim, z tej strony Marta. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z unpackingu paczuszki. Przyszły do mnie koniki z wymiany. Towarzyszy nam ci kot Rudzia. Więc tak, mamy pierwszego konika. Jest dobrze zapakowany. Sobie go tutaj odpakuję. Jest to konik pociągowy. Nie jest firmowy żaden. Jest po prostu takim konikiem. Jest to najprawdopodobniej konik rasy Shire. Kolejnym konikiem. Tutaj mamy gratisik, który dostałam. W gratisie dostałam takie koniki. Jest to klaczka ze ślepakiem. Takiej pary jeszcze nie mam. Będą sobie stały na półce. Kolejny konik. Firma Schleich Ogier Pinto. Odpakuję tylko. Ogier Pinto po odpakowaniu wygląda tak. Jest ponoć wycofany. Z tego co wiem. Jest to ogierek. Jest ładnie wyrzeźbiony, jak widzimy. Oczka ma niebieskie, z tego co widzę. Tylko może tego nie aż tak nie widać, ale jest trochę zniszczone, ale mi to nawet nie przeszkadza. Ostatni konik to jest firma PAP 2012 roku. Jest to klaczka. Będzie to mój pierwszy model, który będzie stał na półce tej firmy. Jak przeglądałam koniki, niektóre mi się bardzo podobają. Konik ten ma wyrzeźbione warkoczyki na grzywie, grzywce i również ogon. Ma już wyrzeźbione siodło, jak widzimy, nawet zapięcie jest po pręgu, wszystko ładnie, owinki, nawet konik ma podkowy. Ma już wyrzeźbione o głowie. Niektóre koniki z firmy Papo mają jeźdźców, no ten akurat nie ma. I to są wszystkie moje koniki z dzisiaj. Dziękuję i pozdrawiam cieplutko Aleksandrę, która mnie przysłała. Tu jest ogierek Pinto. Klaczka Shire. Klaczka ze śrebakiem. I konik Papo. Ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do łapkowania, subskrybowania, klikajcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o każdym moim filmie. Do zobaczenia, pa!